i naszej wspólnej uczcie duchowej. I na samym wstępie, tak jak jest to w zwyczaju, chciałbym przekazać braterskie, chrześcijańskie pozdrowienia od tych wszystkich braci i sióstr ze wszystkich zborów, gdzie z łaski Pana miałem przywilej służyć. Temat, który przygotowałem na to nasze spotkanie, związany jest z duchem dzisiejszych czasów. Wiemy, że ucisk się wzmaga z każdą chwilą. Świat opanowany jest w coraz większym stopniu duchem rewolucjonizmu, buntu, przemocy, pychy. Różne występują w charakterach ludzi składniki, które są przeciwstawieniem składników charakteru Bożego, czy też charakteru Chrystusowego. Nieposłuszeństwo kryje się, można powiedzieć, prawie że w każdym działaniu ludzkim i przede wszystkim ducha, przeciwstawieniem tego złego ducha świata będzie temat dotyczący cichości. Przeciwstawieniem temu wszystkiemu, co obecnie się dzieje. Jako tekst przewodni proponuję, abyśmy wzięli list Jakuba, 3 rozdział, a wiersz 13, gdzie apostoł wypowiada w stosunku do wszystkich naśladowców Chrystusa następujące zapytanie. Jeśli kto jest mądry i umiejętny między wami, czy jest ktoś mądry i umiejętny między wami? Jeżeli tak, prawda? Niech pokaże dobrym obcowaniem uczynki swoje w mądrej cichości. Niech dowiedzie tego, że jest mądry w kategoriach oczywiście boskich. Okaże, tak jak tutaj mówi, mądrą cichość. I to jest, byśmy mogli powiedzieć, jednym z naszych zadań. Wyrobienie w sobie, ukształtowanie w naszym charakterze pod przewodnictwem Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa tej cichości. Czymże jest cichość? Jaka jest definicja cichości? Otóż wiemy z naszych badań i studiów, że jest to łagodna uległość serca, umysłu i woli. A więc ta uległość, przeniknięta łagodnością, ma obejmować całego naszego ducha, naszą sferę uczuć, sferę umysłu i sferę woli. Nasz Pan Jezus Chrystus wskazywał na to, że On należy do tych, którzy są ulegli, którzy są cisi. Sięgnijmy do Ewangelii Mateusza, 11 rozdziału, a 29 wiersza, gdzie zwraca On na to nam uwagę. I mówi tak, on: weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca. To jest napomnienie, to jest, byśmy mogli powiedzieć, wezwanie wodza naszego zbawienia, abyśmy tę cichość, tę uległość okazywali. A znajdziecie odpocznienie duszą waszą. I nawiązanie jak gdyby do tej myśli, tej uległości i łagodności jest również tutaj przez Jezusa w tymże samym rozdziale przedstawione we wierszach 25 i 26. W on czas odpowiadając, Jezus rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi. Te rzeczy dotyczące zbawienia, planu zbawienia, spraw związanych z wyborem klas ludu Bożego. Przed mądrymi i roztropnymi, w kategoriach świata, prawda, posiadających mądrość ludzką, posiadających ducha światowego, a objawiłeś je niemowlątkom, a więc tym, którzy przejawiają tego ducha niemowlęcego, ducha dziecięcego. A duch dziecięcy, duch niemowlęcy polega właśnie na cichości i na uległości. Mylona jest wielokrotnie cichość, ta uległość z pokorą. Są to dwie różne zalety. I my wiemy, że cichość należy do trzeciorzędnych łask charakteru, które są jak gdyby kombinacją łask pierwszorzędnych i drugorzędnych. Jakie są składniki, elementy uległości? Tej łagodnej uległości serca, umysłu i woli. A więc pierwszym z tych elementów jest skłonność do poddania się pouczeniu, albo innymi słowy, uległość wobec pouczenia, uległość wobec prawdy, uległość wobec nauki, wiedzy. I każdy, który przystępuje do Boga, w tym pierwszym elemencie wobec wiedzy, w szczególności podawanej przez Boga, musi być uległy i musi być skłonny do pouczenia. We wielu miejscach Pisma Świętego mamy podane wskazówki, abyśmy byli ulegli Bożemu Słowu. I nie tylko Bożemu Słowu, ale abyśmy byli ulegli Słowu podawanemu przez wszystkich sług pańskich. Oczywiście po odpowiednim rozpatrzeniu tego, czy te nauki, które są przez nich podawane, pochodzą od Pana, czy są w Jego Duchu Świętym. A więc ta rzecz musi być tutaj, byśmy mogli powiedzieć, odpowiednio rozważona. Nasz Pan Jezus Chrystus wskazywał na to, że ta wiedza, czy ta nauka, którą On podawał swoim uczniom i podawał ją poprzez odpowiednie narzędzia całemu Kościołowi, podchodzi od Najwyższego Stwórcy, że nie jest Jego własnym wytworem. Mamy o tym wzmiankę w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, a 16 wierszu, gdzie czytamy te Jego słowa na ten temat. Ewangelia Jana, 7 rozdział, a 16 wiersz, gdzie czytamy tak. Odpowiedział im Jezus i rzekł: nauka moja nie jest ci moja, ale tego, który mnie posłał. To nie jest moja nauka. I tę naukę, którą my wyznajemy, nie jest tak samo nauką ludzką, ale jest ona nauką Bożą. I ci wszyscy, którzy będą wobec Boga potulni, osiągną wspaniałą tę zaletę, którą jest między innymi, jak wiemy, mądrość. We wielu wersetach Pisma Świętego mamy podane wzmianki na ten temat, abyśmy byli ulegli wobec wiedzy. Nawet wśród studentów dzisiejszych w świecie jest ukute powiedzenie odporność na wiedzę, prawda? Nawet niektórzy nauczyciele naigrawają się z niektórych mało pojętnych studentów i mówią, że dana osoba jest odporna na wiedzę. A Duch Chrystusowy jest to właśnie uległość wiedzy. Uległość wiedzy. Otwartość na prawdę. Wszelką prawdę. Prawdę nie tylko z zakresu religijnego, ale również i prawdę świecką. I my w tym Duchu Pańskim
jesteśmy w stanie rozpoznać głos naszego pasterza i wiedzieć, jakie elementy pochodzą od Pana i co stanowi Jego prawdę. Dlatego w psalmie w 25 rozdziale, a 9 wierszu mamy powiedziane, że Pan poprowadzi cichych w sądzie, tych, którzy są ulegli, ulegli w zakresie umysłu, bo skłonność do przyjmowania nauki obejmuje sferę umysłową, a więc nasz umysł musi być przesiąknięty tą wspaniałą zaletą, czyli uległością wobec znajomości, wobec wiedzy. I ci, którzy dadzą się prowadzić przez Pana, muszą tę cechę przejawiać, poddawać swój umysł pod wiedzę Pańską. Weźmy, drodzy braterstwo, jedną z obietnic Pańskich, jaka jest podana w psalmie w 32 rozdziale, a wierszu 8. Znany nam tekst, tylko dla przypomnienia możemy je tutaj zasygnalizować, które wskazują nam na tę uległość. I czytamy tutaj następujące Pańskie słowa. Dam Ci rozum. Komu Pan udzieli rozumu? Temu, kto w Niego nie wierzy i temu, który twierdzi, że posiada swój najlepszy na świecie? Prawda? Tak jak jest w księdze Hioba powiedziane. Hiob zadaje swoim współtowarzyszom pytanie. Czy sądzą, że z chwilą ich śmierci przestanie istnieć mądrość na świecie? To znaczy, że są najmądrzejsi? Prawda? I dzisiaj wielu ludzi uważa, że jest najmądrzejszych. Ale Pan daje tę wspaniałą obietnicę. Dam Ci rozum i nauczę Cię drogi, po której masz chodzić, a więc będę Cię prowadził. Musisz oddać swoje serce, prawda, swoją wolę i przyjąć moją wolę za własną. Dam Ci radę, obróciwszy na Cię oko moje. A więc my, realizując nasze poświęcenie, każdodziennie powinniśmy strzec naszych, w szczególności, umysłów, czy jesteśmy otwarci na naukę Pańską, na Jego przewodnictwo i na Jego rady. Ale w żaden sposób rady Pańskiej nie otrzymamy, jeżeli nie nadstawimy naszych symbolicznych uszu na głos Pański, nie nadstawimy naszych symbolicznych oczu, aby rozpoznawać z Jego słowa te wszystkie cudowne prawdy, jakie On nam, drodzy braterstwo, podaje. Dlatego On nawołuje, ale oczywiście tych, którzy przygotowani są w swoich sercach na Jego przyjęcie. Możemy tutaj jeszcze zacytować przypowieści Salomonowe, 4 rozdział, a wiersz 20 na przykład. Całe przypowieści Salomonowe, 4 rozdział, są Pańskim wezwaniem, aby Go słuchać, słuchać Jego nauki, prawda? Przyjmować to, co On mówi. Synu mój, słów moich pilnuj, ku powieściom moim nakłoń ucha Twojego. A więc bądź uległy tej mojej nauce. A więc musimy być otwarci na to Pańskie słowo. Dostąpimy tej mądrości. Czyż może być coś cenniejszego od mądrości? Nie ma niczego cenniejszego. I we wielu wersetach Pisma Świętego ta oczywista dla nas prawdy nawet w sposób poetycki, drodzy braterstwo, jest podana. Tak jak na przykład w księdze Hioba w 28 rozdziale, 12 wierszu. Ale mądrość gdzież może być znaleziona, a kędy jest miejsce roztropności? Weźmy
16 wiersz, nie może być oszacowana za złoto ofir, ani za onychyn drogi, ani za safir. Nie porówna się z nią złoto. Ani kryształ, ani odmiana jej może być za klejnot złota szczerego. Koralów i pereł nie wspomina, bo nabycie mądrości kosztowniejsze jest nad perły. Bo mądrość prowadzi do najcenniejszej rzeczy, a mianowicie życia wiecznego. Nie ma cenniejszej rzeczy niż życie wieczne. I każdy z nas musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, odpowiednie cnoty, aby sprostać wymaganiom boskiego prawa. A więc musi posiadać wiedzę, musi posiadać siłę charakteru, aby móc tę wiedzę praktykować w swoim codziennym życiu. Dlatego Bóg każdego z nas zaprasza do tej wiedzy i my poprzez odpowiedź Jemu musimy być tutaj ulegli. I dlatego Pan udziela tym wszystkim tej mądrości, którzy Mu się podobają, a podobają Mu się ulegli. Tak jak to mówi kaznodzieja Salomonowy w 2 rozdziale, a 26 wierszu, bo człowiekowi, który mu się podoba, nie każdemu, tylko temu, który mu się podoba, daje mądrość, umiejętność i wesele. A więc, aby się naszemu Panu podobać, trzeba posiadać Ducha Chrystusowego, patrzeć na Chrystusa. Patrzcie, ja jestem cichy. Namiestnik, możemy powiedzieć, Chrystusowy. Logos Boży. Cichy i pokorny. I tej wiedzy się odpowiednio poddaje. Następnym składnikiem i elementem tejże cichości, uległości jest łagodność. Niemożliwe jest, drodzy braterstwo, przejawianie uległości bez łagodności. A więc ta sfera musi obejmować nasze serce. Wszystko, co czynimy, musi być wynikiem łagodności. A więc dobrotliwości, życzliwości, braku surowości. Możemy podać nawet przykład, że osoba zniewolona, spętana, przymuszona do uległości, nie będzie cichą, bo to nie będzie łagodna, prawda, uległość. A prawdziwy chrześcijanin musi przejawiać tę łagodność. I ta łagodna uległość jest pokazana między innymi, symbolizowana przez jedno ze zwierząt stworzonych przez Pana, to jest poprzez baranka, czy też poprzez owieczkę. Tak jak pycha symbolizowana jest i w naszej kulturze poprzez pawia. Paw jest symbolem, jak wiemy, drodzy braterstwo, pychy, zarozumialstwa. Tak jak tygrys, czy jakiś inny drapieżnik nie jest symbolem, uosobieniem, byśmy mogli powiedzieć, tejże uległości. A więc każdy czyn, każde nasze słowo, wyrażone uczucie, zachowanie, gestykulacja powinny przejawiać łagodność. I my, jako lud Boży, powinniśmy tę łagodność, drodzy braterstwo, okazywać. Przykładem tejże łagodności jest sam nasz Pan Jezus Chrystus i pokazany jest przez tego baranka, który łagodnie poszedł na śmierć. Sięgnijmy do Izajasza 53 rozdziału, a 7 wiersza, gdzie jest on tutaj w ten sposób pokazany, w tej swojej uległości. 53 rozdział, a wiersz 7, gdzie mówi tak. Uciśniony jest i utrapiony, a nie otworzył ust swoich, nie otworzył, taki był łagodny. Baranek na zabicie wiedziony był i jako owca przed tymi, którzy ją strzygą, oniemiał i nie otworzył ust swoich, mimo że był wiedziony na zabicie. I tak samo my.
ofiarowaliśmy wszystko naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. I przeciwko tym różnym okolicznościom, wydarzeniom, które są związane z naszym poświęceniem, nie powinniśmy się butować, innymi słowy wierzgać, tylko zachowywać się jak ten symboliczny baranek i owieczka. Wykazywać tę prawdziwą uległość wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa jako tego naszego cudownego pasterza. Ta charakterystyka Jezusa jest też pięknie przedstawiona w proroctwie Izajasza w 42 rozdziale, we wierszach od 1 do 4 i niejednokrotnie mamy na uwadze i na pamięci te jego słowa, gdzie Bóg przepowiada jego nadejście i jego zachowanie się. Oto sługa mój, spolegać będę na nim, wybrany mój, którego sobie upodobała dusza moja. Dam mu ducha swego, on sąd narodom wyda. I teraz ta jego łagodność, jego uległość. Nie będzie wołał, ani się będzie wywyższał, ani będzie słyszany na ulicy głos jego. Trzciny nałamanej nie dołamie, a lnu kurzącego się nie dogasi, ale sąd wyda według prawdy. Co za wspaniała, widzimy tutaj, charakterystyka dotycząca tej naszej, drodzy braterstwo, łagodności, uległości, przejawiania. I my również, jako chrześcijanie, pośród tych różnych przeciwności powinniśmy być niezmiernie łagodni w tym naszym usposobieniu, w naszym sercu. Pięknie to ujął apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, a w wierszach 14, 18 i 20. I przeczytajmy tutaj te ważne elementy naszego zachowania. Dobrorzeczcie tym, którzy was prześladują. Dobrorzeczcie, a nie przeklinajcie. Czyż to nie jest uległość i czy to nie jest łagodność? Dalej mamy w wierszu 18 powiedziane. Jeśli można, ile z was jest, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Jest to łaska trzeciorzędna, zawiera wiele składników. I jednym ze składników jest pokój, czynienie pokoju. Na ile to jest możliwe? Na ile to się nie jest przeciwne zasadom pańskim? Oczywiście są, jak wiemy, granice kompromisu. I to jest wielka sztuka, posiadanie tej wiedzy, mądrości na ten temat, jak daleko można posunąć się w tym pokoju czy w tym kompromisie, w tej uległości. Bo oczywistą jest rzeczą, że uległość, czy też ta cichość ma swoje przeciwstawienia. Dwie skrajności. Nadmierna uległość sprzeciwiająca się zasadom Bożym i brak uległości, a więc krnąbrność, prawda? Z jednej strony serwilizm, służalczość, prawda, w ramach tej uległości, tak jak to ma miejsce niejednokrotnie w nominalnym chrześcijaństwie, że wielu bezkrytycznie przyjmuje tą wiedzę podawaną przez swoich wodzów, nie bada tego Słowa Bożego, a inni w ogóle odrzucają wszystko ze swojej natury i się temu sprzeciwiają. I jeszcze ten wiersz 20, prawda, w ramach tejże łagodności. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo to czyniąc węgle rozpalone zgarniesz na głowę jego. A więc w ten sposób powinniśmy, drodzy braterstwo, postępować wobec niejednokrotnie naszych nieprzyjaciół. Sposób niezwykle rozważny i zgodny z Duchem Pańskim, z Duchem Chrystusowym. I trzecia, najtrudniejsza rzecz dla każdego z nas i każdego człowieka, a mianowicie uległość względem czyjegoś przewodzenia. To jest trudna sprawa, prawda? Byśmy mogli powiedzieć, wyrazić się nawet posłusznym względem kogoś.
uległym, oczywiście na podstawie zasad prawdy, rozpoznawania tej prawdy, uznania pewnych kwalifikacji i pewnej wiedzy. Dzisiaj ta, byśmy mogli powiedzieć, cecha niejednokrotnie nie występuje i możemy powiedzieć generalnie jest w zaniku. Dzisiaj dzieci w szkołach nie słuchają nauczycieli, tak? Chociaż cały układ i porządek ustawiony, zorganizowany ma polegać na tym, że nauczyciele przewodzą, nauczyciele udzielają, prawda, wiedzy i uczniowie mają się temu poddać. Czy w pracy, w zakładach pracy, na styku pracodawca, czy tam menedżer, kierownik, pracownik, na styku władza, czy lokalna, czy państwowa, obywatele danego kraju. A więc nie ma tejże uległości. Nie mówiąc już, i to jest rzecz charakterystyczna w naszych czasach, poddanie się przewodnictwu Bożemu, czy też przewodnictwu naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz przewodnictwu Jego wybitnych sług, których my rozpoznajemy. A więc przede wszystkim apostołom, prawda, mamy być ulegli, ich wiedzy, ich radom, bo Pan udziela nam tej rady, a więc udziela nam poprzez swoich sług. Mamy być również ulegli wobec członków gwiezdnych, a w szczególności apostołom, a więc członkom gwiezdnym pierwszego okresu rozwoju Kościoła i ostatniego, z tego względu, że te nauki, które Pan podał przez nich, żywotnie nas dotyczą w tych czasach końca, w których my żyjemy. Więc we wielu wersetach Pisma Świętego mamy jak gdyby wezwanie, czy też prośbę Boga i naszego Pana, abyśmy tego Jego przewodnictwu się poddali. Psalm 31 rozdział, a 4 wiersz mówi nam o tym. Boś Ty jest skałą moją i obroną moją, przetoż dla imienia Twego prowadź mnie i zaprowadź mnie. A więc to, drodzy braterstwo, wymaga wypowiedzenie tych słów odpowiedniego stanu serca, aby z taką uniżonością i z takim pragnieniem poddać się woli Bożej. Oczywiście poddanie woli Bożej jest uwarunkowane, Bóg stawia pewne warunki i oczywistą jest rzeczą, że ci, którzy przejawiają między innymi tę potulność, tę uległość, prowadzeni są przez Pana i dostępują tych wspaniałych błogosławieństw. I my żeśmy nawet, prawda, będąc ulegli prawdzie, pragnieniu poznania prawdy, pragnieniu napełnienia się tym Pańskim Duchem, przybyliśmy na to miejsce, aby odnieść te rozliczne, wspaniałe błogosławieństwa z uczty Pańskiej. Bo my wiemy, tak jak jest to podane między innymi w Księdze Objawienia w 3 rozdziale, Pan puka do serca każdego człowieka i prosi, aby ktoś otworzył swoje serce, aby mógł wieczerzać, wspólnie spożywać te wspaniałe pokarmy. I my do tego stołu Pańskiego tutaj usiedliśmy i będąc uległymi, karmimy się z tego stołu. Ta uległość jest pięknie pokazana w symbolu pasterstwa. Jezus Chrystus jest naszym pasterzem, a my mamy być Jego owcami. Wiele jest symboli biblijnych, które mówią o tej cudownej uległości, łagodności i podatności na czyjeś przewodnictwo, a w szczególności przewodnictwo naszego Pana. Ale nasz Pan mówi, ja jestem prawda, a więc przewodnictwo naszego Pana równa się przewodnictwu prawdy. Przewodnictwu prawdy. My nie mamy być tymi, którzy łykają, prawda, wszystkie nauki. My wiemy, że nominalne chrześcijaństwo poprzez
bezkrytyczne przyjmowanie wielu błędnych nauk niepochodzących od Pana uległo, można powiedzieć, temu symbolicznemu, duchowemu zatruciu i poniosło wielkie szkody do tego stopnia, że utraciło ducha pańskiego. A więc oczywistą jest rzeczą, że my mamy podjąć się tego trudu słuchania naszego najwyższego pasterza i rozpoznawania jego głosu. Bo Jezus mówi następująco. Sięgnijmy do Ewangelii Jana, 10 rozdziału, gdzie o swoim pasterstwie tutaj nasz Pan Jezus Chrystus mówi. Weźmy od wiersza 4. A gdy wypuści owce swoje, o tym pasterzu dobre mówi, idzie przed nimi, zważmy, idzie przed nimi. A więc pasterz jest przewodnikiem. On wie, gdzie są najlepsze pasze. On prowadzi te owce. A owce idą za nim. A więc jest tutaj przedstawiona ta, byśmy mogli powiedzieć, relacja, stosunek owce-pasterz. A więc przejawianie tej cechy, z tego trzeciego składnika, jakim jest uleganie czyimś wpływom, czy też przewodnictwu. I dalej mówi w 5 wierszu, ale za cudzym nie idą, lecz uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych. Nie znają głosu obcych. Taka jest właściwość, byśmy mogli powiedzieć, fizyczna, literalna owiec. Że gdy przyjdzie inna osoba, one nie będą słuchały, bo nie rozpoznają głosu pasterza, do którego mają zaufanie te owce. A więc taka jest cecha owiec. I to jest też, drodzy braterstwo, wspaniała zaleta duchowa, rozpoznawanie głosu pasterza. I wielu dzisiaj spośród naszych przyjaciół chrześcijan nie posiada w ogóle tej zalety rozpoznawania tego głosu. I ulega różnym, byśmy mogli powiedzieć, wpływom różnych błędów, niejednokrotnie błędów przesiewawczych. I dlatego my, jako ten lud Boży, powinniśmy oczywiście temu się, drodzy braterstwo, sprzeciwiać. W różnych doświadczeniach mamy zapewnienie, że nie tylko Pan będzie z nami, ale że będzie nam przewodził, będzie szedł przed nami. Możemy tutaj sięgnąć nawet do tekstu rocznego godła z roku 1986 i który jest zapisany w proroctwie Izajasza w 52 rozdziale, a 12 wierszu. I mowa jest tutaj o wyjściu z Babilonu. Większość z nas, prawda, wyszła z tych odstępczych kościołów. I tutaj mamy powiedziane tak. Weźmy 11 i 12 wiersz. Odstąpcie, odstąpcie! Wynijdźcie z Babilonu, bądźcie ulegli. Nieczystego się nie dotykajcie, a więc przede wszystkim tych nieczystych, niewłaściwych nauk. Wynijdźcie z pośrodku jego, a oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Bo nie z trzaskiem wynijdziecie, ani uciekając pójdziecie. Pójdzie zaiste Pan przed wami. Będzie waszym przewodnikiem. Tylko trzeba rozpoznawać jego głos. Poprzez liczne proroctwa, poprzez liczne nauki, tak jak on puka do naszych serc. A zgromadzi was Bóg Izraelski. I nas zgromadził, bo my należymy do tych, którzy są ulegli przede wszystkim wobec głosu pańskiego. I widzimy, jakże ta wspaniała zaleta, jak wiele znaczy w naszym chrześcijańskim życiu. I słudzy pańscy podkreślają, że bez cichości, bez tej potulności, łagodnej uległości serca, umysłu i woli niemożliwe jest zrealizowanie swojego poświęcenia i uzyskanie obrazu Bożego, czy też podobieństwa Chrystusowego. Dlatego my powinniśmy tę cichość i tę uległość, drodzy braterstwo, na każdym kroku okazywać. Dlatego
tak jak mamy to w tym tekście przewodnim powiedziane, okażmy tę modrą cichość, na którą składa się wiele czynników. A więc my, jako ten lud Boży, tak jak apostoł nas tutaj nawołuje, mamy tę rzecz okazywać. I w szczególności z niezwykłą trudnością ją rozwijać w tych czasach, które w szczególności są przeciwne wyrabianiu sobie tej zalety. Bo dzisiaj, jak widzimy, wszyscy generalnie buntują się przeciwko wszystkim. I my powinniśmy być, używając języka biblijnego, wodoszczelni. Woda jako symbol świata, ducha tego świata. Nie powinien on nas w żaden sposób przenikać. Dlatego, wracając do, już tutaj na zakończenie tekstu przewodniego, mamy też ustami apostoła Jakuba w 1 rozdziale, a 21 wierszu powiedziane. A tak odrzuciwszy wszelkie plugastwo i zbytek złości, z cichością, zauważmy też, bo jest mnóstwo tekstów na temat tej cichości, z cichością przyjmijcie słowo wszczepione. Zaszczepione słowo, czyli ten wspaniały duch mądrości, duch rozumu, duch prawdy, duch łagodności i ulegania czyjemuś przewodnictwu. Więc ta rzecz powinna być tutaj cały czas pod naszą uwagą. A więc starajmy się przestrzegać tych spraw, abyśmy mogli zgodnie z zasadami Bożymi odnieść to wspaniałe zwycięstwo w tym boju, który my toczymy każdodziennie aż do śmierci. Abyśmy mieli hojne wejście do tego upragnionego królestwa, czego zarówno tak sobie, jak i braterstwu z całego serca życzę i na tym kończę i dziękuję za uwagę.